Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie rarytasowe starter paki ze Szwajcarii z kolekcji Pani nie FIFA World Cup Qatar 2022. Mam tutaj dwa egzemplarze. Koszt takiego zestawu to prawie 17 franków szwajcarskich. Jeżeli to przeliczymy na polskie złotówki to około 80 zł taki zestaw startowy, więc naprawdę dużo. Są tutaj w każdym takim zestawie trzy te same karty limitowane. Jest z Francji Karim Benzema, z Brazylii Neymar i ta najrzadsza limitka, czyli Shakiri ze Szwajcarii. Oprócz tego są trzy saszetki z kartami. I teraz moi kochani, ja tutaj będę w międzyczasie już otwierał i powiem Wam taką e, sytuację. Opowiem o takiej sytuacji, która wczoraj mnie e, zaskoczyła. E, wszedłem na Empik i chciałem po prostu zobaczyć, czy mają jeszcze produkty e, właśnie z FIFA, e, z Kataru e, do zamówienia online. E, jeżeli były, to moi drodzy, ceny są kosmiczne. Za zestaw startowy, praktycznie. 170 czy 180 zł. polski zestaw startowy trzeba zapłacić, gdzie wcześniej kosztował on e, chyba 45 czy 50 zł. Więc cena poszła o 2-3 razy w górę. W sklepach nie ma już e, produktów z Mistrzostwa Świata e, w Katarze. Jeżeli chodzi o FIFA, już też się wszystko wykrusza. E, w Empiku nie ma, więc tak naprawdę e, nie wiem, ale jakiś jest boom ostatnio na e, e, karty. Na produkty, wszystko wykupione jest, czy to w sklepach stacjonarnych, czy właśnie tak jak tutaj mówię, w Empiku. No nie wiem, co się dzieje, chyba tyle ludzi teraz po prostu przerzuciło się na karty i zaczęło zbierać. A my teraz przechodzimy, moi kochani, do unboxingu. Tak jak wspomniałem, trzy limitki, te same w każdym zestawie startowym: Neymar, Shakiri i Benzema. Zrobimy sobie oczywiście pojedynek. Tutaj mamy jeden egzemplarz, tutaj zaraz drugi. Mamy plansze, do gry, reguły i oczywiście album na karty. Teraz drugi zestaw. I tutaj mamy to samo. Też trzy saszetki i trzy karty limitowane. A więc trzy saszetki tutaj, a trzy po tej stronie. I zobaczymy, który zestaw startowy zwycięży w tym pojedynku, bo szukamy Brazylii, Szwajcarii i Francji. I w pierwszej saszetce z lewej strony lewy zestaw startowy mamy Hasan z Kataru fans favorite, następnie Pogba również fansik Francja i z Danii Christensen Titan. To były trzy karty specjalne. A Francja, no właśnie. Teraz bym przeoczył, czyli mamy punkcik dla Francuzów tutaj. I bazówki Niemcy Züle z Peru Lapadula. Arabia Saudyjska Sari. I znowu Francja mamy rabiota. I do tego z Hiszpanii Pedri. Czyli dwie karty wpadły już po lewej stronie. Teraz prawa. I tutaj mamy Kawaniego, fans favorite Urugwaj. Druga karta to logo Senegalu z Portugalii Ruben Dias Titan i karty bazowe Francja Pavard czyli też pierwszy punkcik już jest Alganam Arabia Saudyjska Ruiz Costa Rica Zgane Sulemana no i patrzcie jest drugi punkcik dla starterpaka po prawej ze Szwajcarii Akanji czyli mamy remis na razie po pierwszym rozdaniu I druga saszetka z lewej strony: Contender Team Australia, logo Chorwacji, z Belgii: Torgan Hazard Magician, Askard Bazowych: Kanada: Jonathan David z Polski: Robert Lewandowski, Stany Zjednoczone: Dest, Holandia: Klasen i Kamerun: Kamaleu Czyli tym razem nie wpadło nic. A po prawej stronie mamy z Belgii Top Keeper Kurtła. Niemcy logo. Belgia Vertogen. Fans favorite. I czwarta karta specjalna z Hiszpanii. Ferran Torres Goal Machine. A z kart bazowych. Japonia Endo. Maroko Dali, Kamerun Guet. I Japonia Shibasaki. Czyli też nic nie wpadło. Zobaczymy czy ostatnie Sztuki zdecydują tutaj o zwycięstwie którejś, Któregoś ze starter packów Meksyk Quadrado Legenda Następnie z Danii logo Meksyk Goal Machine Raul Jimenez I bazówki Ekwador Plata Senegal Sar Szkocja Dax, Katar Hatem I Kostaryka Duarte Czyli zostajemy z dwoma Punkcikami po lewej stronie, więc jeżeli wpadnie jedna chociaż karta, to wygrywa prawy starter pack. Stany Zjednoczone Ruki Pepi. Z Belgii mamy Logo. Anglia Mason Mount Magician i karty bazowe. Ukraina. Busan. Z Argentyny Messi. Maroko Bufal. Stany Zjednoczone Musach i z Portugalii Danilo Pereira. Czyli mamy ostatecznie remis 2 do 2. W pierwszych saszetkach pochpadały wszystkie karty, później już niestety nic. Tak więc, moi kochani, nie ma rozstrzygnięcia, ale mam nadzieję, że filmik się podobał. No i czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie właśnie tej sytuacji, że w sklepach i stacjonarnych, jak i online nie można już kupić. Produktów, a jeżeli są to w kwocie 2-3 razy takiej niż normalna cena. Ok, moi kochani, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne filmy na obu kanałach. Dziękuję i widzimy się jutro. Także trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.